Witam serdecznie. Trzecia część rozmowy z Jarkiem Dobruckim. Wrócimy troszeczkę do tej tak zwanej ekologii, czy ekologizmu, jak to często nazywają w internecie. I chciałbym nawiązać do najważniejszego elementu. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, prawda? Tak jest. Czyli przypomnijmy to jakby podstawę, na czym bazujemy, mianowicie, że do tej pory, przynajmniej jeśli chodzi o ostatnie kilkadziesiąt lat, świat rozwijał się w oparciu o tani gaz i o tanią ropę naftową, pozyskiwaną przez potentatów postkolonialnych oraz ich struktury w postaci karteli oraz dużych firm wydobywczych, które wysysały wręcz to czarne złoto z terenów, które współpracowały albo były traktowane jako tereny o niższym poziomie, nie wiem, własności. I po prostu kraje kolonialne zarabiały na tym przeogromne pieniążki. No, zazwyczaj to było tak, że wchodziło się na teren pewnego kraju, doprowadzało się do sytuacji wasal-lennik, wydobywało się praktycznie za grosze i cały zysk, albo znaczna część zysku była wykorzystywana przez te kraje, które uznawały, że są władcami świata. Chyba zgodzisz się z tym, prawda? Tak, oczywiście. I taką rolę spełniał Bank Światowy, bo po to on został powołany. Właśnie, żeby te słabsze kraje wpadły w pętlę zadłużenia, z której nie będą mogli wyjść. Mogły wyjść. I o to chodziło. Tutaj przejmowane były, wiesz, nieodkryte nawet złoża, bo przecież można z satelit zrobić po prostu wstępne skanowanie danego terenu i już wiadomo, co jest wewnątrz, więc jak już wiadomo, że tam, nie wiem, powiedzmy Kongo ma złoża ropy naftowej, boksytów i jeszcze czegokolwiek, no to wystarczy przylecieć się, zrobić lekki skan, już wiadomo, a tu prawdopodobnie w tym miejscu są te złoża, jakieś takie, no dość duże, no to zobaczymy, co się da zrobić, wysyła się tam swoich ludzi, którzy mówią, słuchaj, my możemy ci tutaj dać pożyczkę w wysokości takiej i takiej, no ale jakbyś miał problemy ze spłaceniem, to jakby co, to masz te, możemy kopalnię tu otworzyć i w tym momencie wszystko jest już na dobrej drodze, a jak nie chcesz, no to za jakieś parę dni masz przewrót, no i wszystko wtedy idzie w ręce tych, którzy ten przewrót zrobili. I to jest standardowe rozgrywanie rzeczy, jeżeli chodzi o kraje słabe. Natomiast jeżeli chodzi o kraje mocniejsze, takie jak Rosja, no tutaj to się nie udaje, bo Rosja ma broń jądrową. Trzeba na to zawsze zwrócić uwagę, że to jest taki straszak i hamulec, dlatego że Rosjanie, Putin bardzo ładnie się wypowiedział kiedyś, że jest 50 rodzin na Ziemi, które próbują właśnie opanować całą Ziemię. I to jest... To on to powiedział dość dawno i my o tym wiemy też już dość dawno i niewykluczone, że on dzięki swoim służbom ciągle śledzi poczynania tych panów i być może któregoś dnia po prostu obudzimy się bez tych panów na przykład, nie? To jest możliwe. Pogonił Sorosza z Rosji, tam Soros przyjechał i chciał kupić ziemię, wiesz, wiadomo, to się zaczyna od kawałka ziemi, a potem macki rozchodzą się po całym kraju. I Putin powiedział, panie, Rosja jest nie do kupienia. Matki się nie sprzedaje w ten sposób. Ale wracając do tematu, kraje zachodnie, i teraz warto się cofnąć do lat 80. Jak wygląda gospodarka europejska odnośnie złóż kopalnianych? Więc rozpoczęło się wydobywanie ropy z Morza Północnego. Zresztą nie tylko, bo choć okazało się, że w szelfie Wielkiej Brytanii jest sporo ropy i warto tą ropę wydobywać. I Anglicy zaczęli wiercić tam ropę, wiadomo, zamawiali wieże wiertnicze w Norwegii, potem Norwegowie zaczęli sobie wiercić, doszli do wniosku, że oni mają też ropę, no skoro Anglicy mają, to oni, ale jest taki moment, kiedy następuje maksymalne wydobycie ropy, a potem
już nieubłaganie jest coraz mniej. I tak się też stało na początku 2000 roku, znaczy tych 2001-2004, kiedy złoża angielskie wyschły i trzeba było coś z tym zrobić. To coś z tym zrobić oznacza tyle, że trzeba było po prostu przechwycić wcześniej, prognozując, że tak będzie z ropą angielską, przechwycić te źródła arabskie. I najpierw było wiosna ludów krajów arabskich, nie? Czyli rozbita Libia Kaddafiego. Potem pucz w Egipcie. Potem zabrali się za, znaczy w międzyczasie jeszcze, zabrali się za Irak, żeby tamte złoża przechwycić. No i oczywiście teraz za Iran, to na razie nie wyszło i prawdopodobnie w najbliższym czasie to się nie uda, bo Iran jest, tak jak mówiłem, już w układzie wojskowym rosyjsko-chińskim, ale coś trzeba z tym zrobić. To znaczy, mamy już kontrolę nad złożami, ale te złoża też nie są złożami, które nam zabezpieczą wszystko. Kto jeszcze produkuje ropę, wydobywa ropę w dużej ilości? No Rosja oczywiście. Więc jak wpłynąć na Rosję? No więc to jest ten plan NWO, który zakładał, że Rosja będzie ciągle dostarczała wszystkich surowców, nie tylko ropy i gazu, po cenach bardzo niskich ze względu na to, że żeby produkować, tak jak mówiłem wcześniej, i konkurować z Chinami, trzeba mieć po prostu tanie środki do tego, czyli to już tania siła robocza, tanie surowce, tanie źródło energii. No i idziemy teraz w stronę NWO. Musimy popatrzeć na mapę i zobaczyć, gdzie znajdują się bazy amerykańskie. No więc jak popatrzymy na mapę, gdzie są bazy amerykańskie, to od razu będziemy wiedzieli, że Amerykanie mają te bazy w takich newralgicznych miejscach, w których są w stanie kontrolować, nawet jak nie bezpośrednio, to pośrednio poprzez swoją tą obecność, politykę praktycznie wszystkich krajów. Czyli jest to zaplecze, nie? Jest to zaplecze, które w momencie, kiedy zmieni się dowódca, może wspierać, jeżeli dowódca jest też szurnięty i owładnięty tym, powiedzmy, ideą NWO, więc on będzie używał wojska do ewentualnego tłumienia w danym rejonie niepokojów. Ludzi, którzy nie będą chcieli wejść do NWO. I dlatego też powstało G7, czyli te kraje najbardziej rozwinięte, które miały wynegocjować czy wskazać wektor rozwoju cywilizacji na Ziemi. Tak jak mówiłem wcześniej, Rosja i Chiny nie chciały się tam znaleźć, więc te kraje G7 właściwie straciły, są niedomknięte, czyli bardzo duża część gospodarki światowej już nie jest pod ich kontrolą, nie? Nie mają na to wpływu. Więc nie można wprowadzić tego NWO tak łatwo. Wiesz, będą jeszcze pewnie jakieś próby, ale nie wiadomo, jak to się skończy. Niekoniecznie musi to się skończyć po ich myśli. Ponieważ ropa musi być surowcem, który w przyszłości nie może przynosić korzyści dużych dla krajów arabskich, które są właścicielami ropy i dla Rosji, więc trzeba coś wymyśleć. Więc wymyślono tak zwaną strategię rozwoju zielonego, czyli źródła odnawialne, które w sumie nie są odnawialne generalnie, są droższe. Można też popatrzeć na to, że rozwój energetyki jądrowej też nie do końca się tym krajom podoba, znaczy tej idei podoba, dlatego że coś trzeba zrobić z odpadami, a kraj, który ma elektrownię jądrową, może potencjalnie mieć bombę jądrową. Czyli jest to jak gdyby,
No, wiesz, budujemy u siebie zieloną energię, robimy sobie 3 elektrownie jądrowe i za parę lat z wirówkami włącznie możemy być właścicielem broni jądrowej i w tym momencie jest pewien zgrzyt. Dlatego, że wyprodukowaliśmy sobie broń, która jest zagrożeniem dla NWO. I NWO nie chce, żeby ktoś mógł być, żeby ktoś był zagrożeniem dla idei NWO. Więc energia jądrowa nie do końca, więc robimy energię wiatrową, słoneczną i przechodzimy na wodór. Wodór możemy produkować w każdym miejscu na świecie i praktycznie bez żadnych ograniczeń. Może jest jakiś tam problem z przechowywaniem, ale to odsuwa się na później. To jest tak, idea musi wybuchnąć i potem patrzymy i rozwijamy technologię, żeby tą ideę podtrzymać. I ta idea w tej chwili ma zacząć się realizować prawie w 100% za 20 lat. Czyli musimy przejść z samochodów spalinowych poprzez elektryczne na samochody wodorowe. I wtedy NWO będzie no, wręcz, jakby to powiedzieć, w 100%. Dlatego, że samochody, załóżmy, że samochody wodorowe będą zasilane ze zbiorników, które będą nie będą własnością posiadacza samochodu. Czyli podjeżdżamy na stację benzynową, bierzemy nowy zbiornik z wodorem i sobie jedziemy dalej, przepraszam, benzynową, wodorową. Czyli można coś takiego sobie wyobrazić, że będą stacje z pojemnikami na wodór. One będą wkładane. W każdym razie takie rozwiązanie jest możliwe i to rozwiązanie w przyszłości spowoduje najprawdopodobniej, że nie będziemy już korzystać z ropy. A ropa jest dlatego zabroniona, że produkuje podobno gazy cieplarniane, że zyski z tej ropy nie wpływają do kieszeni Banku Światowego, elit, tylko przede wszystkim w tym momencie, by na przykład wpłynęły do kieszeni Irańczyków i płynęły do kieszeni Rosjan, dajmy na to, nie? I krajów oczywiście arabskich. Ponieważ kraje arabskie są postrzegane jako te, które roznoszą tą ideę islamistyczną, więc oni są potencjalnymi terrorystami i nie możemy im dawać do ręki dużo pieniędzy. Nie? To tak właśnie się dzieje między innymi w Arabii Saudyjskiej. Amerykanie przejęli właściwie tam wszystko. No ale czy masz jakieś pytania, bo nie wiem, w którą stronę mam się obrócić teraz. Zaraz będziemy mieli kilka wątków. Tak jak powiedziałeś, to wodór, czyli energia wodorowa, czyli paliwo wodorowe, jest pozyskiwany albo może być pozyskiwany z kilku różnych źródeł. Tym tak. Źródłem jak najbardziej może być gaz ziemny. Oczywiście, rosyjski na przykład. Tak, ale ropa naftowa. Tak. Oraz woda. Tak. Czyli myślę, że jednak pozyskanie z wody jest dosyć no, procesem, powiedziałbym, no, bardzo wymagających dużych nakładów energii. Chyba, że już mamy jakieś takie, wiesz, technologie się pojawią, tak jak powiedziałeś. Nie, one się rozwiną. Zresztą Rosjanie mają już technologię na produkcję z wody, z gazu, bo oni już są przygotowani, oni wiedzą, oni mogą puścić tymi rurami wodór. I, tak, to jest pewien rodzaj znowu zgrzyt, wiesz, bo... Znaczy, tak jak Jarek powiedziałeś, tu generalnie chodzi o to, żeby zysk był dla nas. I taki wątek, na który chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie, jeśli mamy jakby takie rozdzielenie, i to bardzo jest widoczne w tej chwili właśnie przy COVID-ozie, na świat, który jest pod wpływem buta zachodniego, prawda, czyli ten postkolonialny, tu się wyłamuje ta grupa właśnie azjatycka, coraz bardziej wyłamuje się duża część Afryki, gdzie Chińczycy wprowadzają jakby swój model. Tak. I tam jest...
bardzo dużo złóż, bo Chińczycy inaczej. My Ja was wiem. pomożemy, ale współpracujemy. Biznes jest taki, że trochę więcej dla was, sporo dla nas. Tam było G dla was, wszystko dla nas, no właśnie dla tego świata zachodniego. I jeszcze przy okazji was tam wytępimy i tak dalej. No, Wszystkie choroby sprowadzimy, co się da. To Indie, tak, to Indie. No i Afryka. No, Afryka, tak. To wiesz, no, tyle eksperymentów, które w Afryce było robionych i to, w jaki sposób zarżnięto ten kontynent, no to po prostu to jest zbrodnia. Dokładnie. To jest zbrodnia ewidentna. I teraz zobacz, i to jest wątek, który chciałbym, żebyś ewentualnie rozwinął, mianowicie na to szaleństwo świata zachodniego, na jakieś zielone certyfikaty, na opłaty za emisję tego dwutlenku węgla. W tej chwili słyszę, że wskakuje nowy temat, mianowicie zagrożenie azotem, prawda? Że tutaj jest produkcja tego azotu, to w ogóle już jakaś totalna paranoja, też trzeba po prostu to ograniczać. Więc ciśnienie na ten proekologizm jakiś wypaczony, wiesz, ja jestem naprawdę głęboko ekologicznym człowiekiem, tylko dla mnie to jest natura, to jest równowaga, to jest rolnictwo ekologiczne, a tam w tej chwili wychodzi na to, że najbogatsi będą korzystać z dużych połaci, najlepszych areałów ziemi, żeby hodować dla siebie żywność, a my mamy przejść na jakieś sztuczne gówno, za przeproszeniem, plastikowe. W związku z tą paranoją ekologiczną ludzie, no jest bida i nie ma problemu, są problemy, nie wyżywimy was, my wam wytworzymy coś genetycznego, znaczy jakąś modyfikację, coś sztucznego i to będzie jakby wasza przyszłość. Taką widzę tendencję. I teraz, czy ewentualnie o tych certyfikatach albo jakieś przemyślenia właśnie na ten temat, ten kierunek jakby kolejnego biznesu dla korporacji, bo zobacz, jeśli zniszczymy rolnictwo, to gałęź produkcji jedzenia, na którą duża część populacji jest, no w tej chwili jesteśmy praktycznie uzależnieni totalnie od, no, od dużych marketów, od dużych biznesu, od produkcji sztucznego takiego jedzenia. Zauważyłeś to, prawda? Tak, oczywiście. Tak, i teraz to jest chyba ten kierunek właśnie, żeby jeszcze tą część zabrać, zdominować rolnictwo, produkować dla tych bogatych, a pozostali paszę jakąś sztuczną. Czy te powiązania mógłbyś jakoś rozwinąć? Znaczy to jest, wiesz, ja o tym wspominałem już chyba w jednym z, jakby to powiedzieć, 2 lata temu? Jak to się zaczęło, tylko może nie na twojej stronie, ale już o tym mówiłem, że ten wirus jest, zanim jeszcze tam się gdzieś coś pojawiło w internecie, to już mówiłem, że ten wirus jest wirusem sztucznie wytworzonym i to jest amerykańska spółka, to wytworzyła i tak dalej. I to, wiesz, w każdym razie jest to NWO. Tutaj nawet nie chodzi o to, żeby zrobić dużą depopulację, tylko chodzi o to, żeby zniszczyć nasz genom tymi szczepionkami, obniżyć układ możliwości układu odpornościowego do minimum. I potem będziemy reagować na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia w tych supermarketach, w tych produktach, w tym, ten glifosat. To nie jest przypadek, że on tam jest. To GMO to nie jest przypadek, że ono tam jest. To wszystko ma za zadanie osłabić człowieka jako takiego. Ma za zadanie stworzyć dodatnie sprzężenie z przemysłem farmaceutycznym. Ponieważ w tej chwili nie da rady już rozwinąć, wiesz, wojny nie przynoszą już takich profitów. Znacznym profitem w tej chwili to jest przemysł farmaceutyczny. Trzeba poszerzyć bazę użytkowników tego przemysłu farmaceutycznego. I wtedy, bo zwróć uwagę, te wszystkie państwa, które należą do WHO, zmieniły swoje przepisy w ten sposób, że nie można leczyć, nie będąc lekarzem, że nie można się, znaczy, że nie można komuś radzić czegoś w internecie, że mu pomogło to, zrób to i to, że wszyscy lekarze, to już jest następny bardzo duży temat, tylko mają recepty i na tych receptach wypisują produkty przemysłu farmaceutycznego. I teraz trzeba poszerzyć tą bazę, tak jak mówiłem wcześniej, zniszczyć układ odpornościowy. Certyfikaty zielone są tego następnym krokiem. Mają nie zmusić fizycznie, nie zmusić przepisami, tylko mają zmusić
w formie takiego dobrowolnego ryzyka, że myśmy tylko mówili, że to może pomaga ta szczepionka, ale myśmy wam nie kazali i teraz nie będziesz mógł się zwrócić do nikogo, żeby poprosić o odszkodowanie, bo nie będzie podmiotu, który będzie za to odpowiadał. To ty sam podjąłeś decyzję, ale wiadomo, że wpływają na ciebie z różnych kierunków, radio, telewizja, ten pracodawca, no wszyscy będą chcieli, żebyście, bo wszyscy mają mieć z tego profity. Ja się na przykład dowiedziałem, że nasz Niedzielski się zaszczepił się placebo, że Horban zaszczepił się placebo, że w PiS-ie mnóstwo ludzi się zaszczepiło placebo, a druga połowa się w ogóle nie zaszczepiła. A skąd ta informacja? Ta informacja jest z źródła, które jest, no ja ci powiem coś takiego. Źródłem jest Ministerstwo Zdrowia i system rejestracji leków. Stamtąd wypłynęła ta informacja. Więc ja nie mogę ci tego powiedzieć, kto konkretnie, ale takie informacje do mnie dochodzą również. Jarek, ja absolutnie tak samo uważam, bo nawet w jakiejś rozmowie z Jackiem stwierdziłem, że to może być takie sobie testowanie populacji, ze względu na to, że mamy bardzo dużo różnych odmian. Ja uważam, że te wszystkie macki są połączone, nam tylko się pokazuje wersję A, B, C, czyli zmieniamy sobie firmy, a w rzeczywistości mamy, załóżmy, podział na 30 różnych produktów, których skład i efekt spodziewany ma jedna grupa. I sobie testujemy. Wiemy na przykład, że numer seryjny taki i taki tego produktu poszedł do tych ludzi, tutaj do tych i załóżmy po pół roku sobie sprawdzamy, jaki jest tego efekt. Moim zdaniem w tych czasach nie jest to teoria wyssana z palca, ale bardzo prawdopodobna. Yes. A tak zwane święte krowy, które trzeba czyścić, czyli posłowie i ci politycy, oni jako posłuszne baranki Ktoś musi nad tym czuwać. Pilnować tego, tak, co pan jest... każe, czyli nadzorcy. Tak, oni w nagrodę dostają, tak jak powiedziałeś, coś i to coś działa tak, jak ma działać i jak są zapewnieni, że będzie działało. Ale więc... to może być jeszcze na innym poziomie, bo tutaj są dwa tematy jeszcze, które trzeba poruszyć. Jeden to jest taki, że powiedzmy... Jakaś grupa ludzi w Polsce czy na świecie, nieważne, dostaje preparat firmy A i teoretycznie nic im się nie dzieje. To znaczy są tam jakieś nopy, ale to nie jest problem. Ale ten preparat nadal jest w organizmie. I następną szczepionkę oni już nie mogą wziąć tej firmy, bo ta firma już nie będzie istniała. Oni muszą wziąć innej firmy. I wtedy ta szczepionka z firmy B zareaguje z tym, co u ciebie zostawiła firma A. I wtedy to będzie trucizna. I to jest jeden temat, mhm, która cię zabije albo osłabi. I pójdziesz do lekarza i będziesz brał do końca życia preparaty, które produkuje firma C na przykład. Ale drugi temat to jest taki, że osoby, które dostały obojętnie jakąś szczepionkę od dowolnej firmy A, B, C, D i tak dalej, będą testowane na koronawirusa i ten koronawirus nie zostanie u niej odkryty. One będą chorowały nie na koronawirusa, tylko na grypę. I wtedy będzie informacja w radiu i w telewizji, zobaczcie, mamy zero tych, co zachorowali na koronawirusa i byli zaszczepieni. Jakie dobre szczepionki mamy. Bo w systemie będzie wiadomo, że osoby zaszczepione nie mogą być zdiagnozowane na koronawirusa. Rozumiesz? Tak, ja ostatnio słuchałem troszeczkę takich, wiesz, no miałem do czynienia, bo jestem ostatnio pracownikiem fizycznym na budowie, więc jest tam włączone radio. No i czasami słucham tak abstrakcyjnych reklam i takich informacji, że no po prostu, no prawie, że mokro mam w pewnej części ciała. Ubaw jest niezły, ale powiem ci, że socjotechnika jest bardzo mocno posunięta. Tak, ale wiesz, ja to wiem. I teraz jeszcze jest jeden temat, taki podtemat, że są testy, które z natury muszą wyjść, dodatnie lub ujemne.
obojętnie co by się tam wlało, nawet może być woda destylowana, one zawsze będą albo dodatnie, albo ujemne, bo one mają już na etykiecie zaznaczoną, są zaznaczone, jak one mają wyjść. Czyli będzie po prostu manipulacja wynikami i będzie manipulacja osobami zaszczepionymi i niezaszczepionymi. No wiesz, poza tym sama metodologia, jeśli chodzi o zwrot informacji, tak jak ja na przykład, wiesz, kojarzę sytuację z wyborów, gdzie mogłeś sobie pójść i pobrać takie wyniki z kartki, która jest wywieszona z punktu, to w tej chwili w tych instytucjach, które są za to odpowiedzialne, nie ma takiej możliwości, żeby sobie zweryfikować, bo to idzie jakimś abstrakcyjnym systemem informatycznym do grupy, która te wyniki sporządza i my już od dołu nie możemy za bardzo tego zweryfikować. Także wiesz, tutaj jakby ta cała otoczka to, no, znowu, socjotechnika na użytek, tych, którzy chcą, no, mieć efekt. Efekt, jak powiedziałeś, jest taki, żeby podporządkować sobie tym planom tych grup kapitałowo-polityczno zarządzających i oni tutaj, no, dosyć konsekwentnie prą do przodu, aczkolwiek przy wyłamaniu się z tego systemu jednak dużej grupy populacji, no, zaczyna być pewien problem, bo tak, o ile... Tak, to co mówisz jest oczywiste, więc jak się duża grupa społeczna wyłamuje z tego, to jest problemem, ale już nawet duża grupa krajów się wyłamuje. Tak, właśnie ja mówię i o grupie krajów, prawda, czyli właśnie tak. O tym bloku, którym omawiamy przez jakiś czas, nie mówiąc o tym, że akurat, no i tutaj ja cały czas będę twierdził, że nasza słowiańska przekora jednak robi swoje i tak jak ja obserwuję na tym dolnym poziomie, no to ten sceptycyzm oraz powiedziałbym wręcz w tej chwili groteskowość tego wszystkiego dostrzegana przez na tych ludzi, którzy po prostu, no, nie są na tych górnych półkach polityczno-układowych, to tam na dole, no, ja tak widzę zdrowy sceptycyzm oraz wręcz odrobina ironii, bo tak jak rozmawiam z moich kontaktów, tak to widać. Więc ten kolos zaczyna rzeczywiście być na glinianych nogach, bo on się, wiesz, po prostu nawet nie ugina te nogi, ale zaczyna się wręcz kruszyć i geopolitycznie, i w poszczególnych krajach, szczególnie na bazie Polski, przynajmniej ja to widzę. Nie wiem, jak tam we Włoszech u ciebie, ale ja to dostrzegam na dole, że rzeczywiście, no, totalny zwis męski. Tak, więc tu jest Dania, oczywiście Dania, Szwecja, Norwegia, Holandia, Anglia, Szwajcaria, chyba Austria w tej chwili już i w Hiszpanii sąd ogłosił najwyższy, że obostrzenia, jeżeli chodzi o covidozę, są niezgodne z prawem. Także to są te kraje, co już mają wszystkie te obostrzenia znieść i traktować koronawirusa, jeżeli w ogóle on istnieje, jako grypę. Więc wróci to po prostu do normalności za chwilę, ale jest jeszcze, czekaj, jeszcze jeden temat mi tutaj przyleciał przez głowę. Grypa, coś z grypą. No ale dobra, może mi przyjdzie. To ja ci tutaj o tej grypie dopowiem, że jeśli chodzi o same testy, to one są właściwie skalowane na bazie grypy, no bo... Też wirusowe to jest. Grypa tak, jest tak, wirusowa. Tak, i to jest właściwie bardzo ważny element tej całej rozgrywki. Poza tym cały czas gdzieś tam przychodzą informacje, czy rzeczywiście mamy izolowane to coś, bo do tej pory wychodzi na to, że z jakimś abstrakcyjnym fantomem mamy do czynienia, bo tak jak ja czytam, a przynajmniej tak, nie znalazłem potwierdzenia, rzeczywiście, proszę bardzo prześledzić, tu są badania, której metodologia jest taka i wszystko jest okej. Wiadomo, że główny nurt opowiada swoje, daje nam jakieś takie fajne wyobrażenia, rysuneczki, potworeczków, śmieszków i tak dalej, ale na kontrargumenty tej tak zwanej alternatywnej grupy ja sensownych odpowiedzi nie słyszałem. Nie było ani konferencji, ani seminariów, w których te i dwie strony się spotykały, wymieniały się informacjami, a no, ja przynajmniej nie spotkałem się z żadną taką sytuacją, więc no niestety, to ta druga strona powinna w tej chwili potwierdzić to, że to nie jest wielka ściema, którą my dostrzegamy ewidentnie.
Genom wirusa nie został nigdy odkryty. Jest to symulacja komputerowa i ta informacja w sieci jest. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju, widzisz, jakieś wielkie pandemie, ja już, nie wiem, no też już mówię trochę, ale w każdym razie już wirus koronawirus, jeżeli istnieje, to on już jest wszędzie. Każdy z nas się już z tym wirusem spotkał. Ja miałem okazję chorować na dziwną grypę, która mogła się wydawać, że jest koronawirusem. Chorowałem 8 godzin. Po prostu któregoś dnia się, znaczy cały czas jakoś tak źle się czułem, a potem w końcu mówiłem, nie, koniec, muszę się wyleczyć. Jedna noc mi wystarczyła, czyli 8 godzin, żeby się wyleczyć i już nie ma o czym rozmawiać. Więc to jest nawet słabsze niż normalna grypa. Tylko grypa ma to do siebie, że jak się jej nie leczy w ogóle i ma się słaby organizm, to z tego się rozwija wirusowe zapalenie płuc, które się już środkami farmaceutycznymi nie wyleczy. Którego? Można jeszcze wyleczyć środkami biologicznie czynnymi, naturalnymi. To się jeszcze da. Natomiast te wszystkie respiratory to nic innego było, jak tylko po prostu ściema i dobijanie tych, którzy byli źle leczeni na grypę. I o to tutaj chodziło. Nie? Natomiast odmian wirusa tego, powiedzmy, o którym mówimy, ale który nie został nigdy genom odkryty, notuje się w tej chwili w ilości około 2 czy 3 milionów. Po prostu one mutują. I akurat SARS-CoV-2 jest takim wirusem, który bardzo szybko mutuje. I każda następna mutacja może się zdarzyć, że jest słabsza niż poprzednia. Poza tym jest to wirus niestabilny, bo on nie został wytworzony naturalnie, ale on został wytworzony sztucznie. Więc, a nasz układ odpornościowy, genialnie zaprojektowany, jest w stanie sobie z nim poradzić. Więc nie ma podstaw do tego, żeby się szczepić i nie ma podstaw, żeby cokolwiek w tym kierunku robić. Ale jeszcze jest jeden wątek. Naturalna zaraza, która się, powiedzmy, pojawiła jako dżuma, trwała 3 lata i się skończyła. Tak szybko, jak się pojawiła, tak szybko odeszła. I dlatego uważam, że w tej chwili wszyscy już spotkaliśmy się z tym wirusem i jeżeli ktoś nie zachorował, to już jest na niego odporny. Jego układ odpornościowy zadziałał. Wiesz co, mam podobne odczucia, bo ja też zostałem przejechany 1,5 roku temu razem z żoną. Akurat u mnie były takie 3 dni bardzo bolesnych bólów stawów, po prostu nawet nie mogłem spać, ale wiesz, jak potraktowałem jako grypę, mam za sobą od tej pory spoko, po prostu jakiś mutant i tyle. Ale media mogą naprawdę zrobić wszystko. Jeśli ktoś słucha i wierzy, no to cuda są możliwe, akurat jeśli chodzi o ten przekaz, tak, prawda? Nas też, cuda są możliwe. Tak to właśnie wygląda, także wiesz, myślę, że zakończymy, bo już troszeczkę się późnawo zrobiło. Mam taką propozycję, żeby widzowie troszeczkę podpowiedzieli, jakie tematy ich interesują, bo tak jak zauważyliśmy, można rozmawiać z tobą na dowolny temat i no i właściwie można pociągnąć siebie i wyciągnąć bardzo ciekawe informacje. Dlatego wiesz, zapraszam do tego, żebyśmy tak troszeczkę Jarka bardziej pomęczyli. I jeśli są jakieś propozycje, bo rozmawialiśmy o, powiedziałbym, duchowości, o historii niehistorycznej takiej, teraz o geopolityce. Wiesz, ja zarzucę taki temat, bo ja powinienem przygotować taką audycję, która by dotyczyła może nie tyle, wiesz, moich przeżyć po drugiej stronie, ale jak ta druga strona mnie odwiedzała i od kiedy to się zaczęło. Nie ma sprawy. Przyjmuję. Następne nagranie będzie o biznach z drugiej strony. Z drugiej strony, tak. Jak mnie uprzedzali,
jak powiedzieli, mówili, co będzie wcześniej, przepraszam, co będzie później. Rozumiesz? Jasne, bardzo mnie to ciekawi. Jak druga strona się ze mną komunikowała. O, to może być ciekawe, bo to będzie, wiesz, od bardzo, bardzo wczesnych lat. No to spoko, bardzo mnie to interesuje. Dziękuję za uwagę. Zapowiadam kolejne audycje z Jarkiem, bo tak jak słyszeliście Państwo, no, da się go pociągnąć za język. I bardzo dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.